witam Ciebie, ja jestem Zenek, to jest Cywilizacja Piątka z najnowszym dodatkiem Brave New World. To jest kolejny odcinek Cywki na moim kanale. Jest rok 940 naszej ery, opracowuję kompas, założyłem kilka już miast. Problem w tym, że ostatnie miasto, które chciałem założyć, to no, nie zostało założone, a z tego powodu, że mojego settlersa załatwili barbarzyńcy. No w sumie może nie załatwili, ale go kurczę przejęli. Mam tutaj jednostkę moich niesamowitych łuczników z łukami kompozytowymi, więc spróbuję odbić mojego settlersa w następnej turze. Zobaczymy, czy da radę go odbić, czy w nagrodę otrzymam po prostu robotnika. Onki donki, tutaj jacyś Rosjanie wykonują jakieś swoje dziwne manewry. Nie wiem, co ta kurna Katarzyna tworzy. No, pytanie, czy tutaj wyskoczy znowu jakiś barb. To mnie po prostu krew zaleje. To w tempie kurna błyskawicznym. Po prostu państwo miasta. Pytanie, czy barbusie już skończyły swoją turę, czy jeszcze nie. Barbusie. Jeden barbuś się rusza. Odkrywam kompas. Super partia. Nowy prorok. Moi settlersi wracają do mnie. Genialnie po prostu. Tylko jakieś 10 turów topiłem na to, żeby odzyskać tego settlersa, a od 10 turów moje miasto mogło się tutaj spokojnie rozwijać. Pełen wypas. Dobra, czy ja się połączyłem drogą z tym czymś? Z Mombasą? No przecież się połączyłem, no to WTF. Chcą pokonać jednostki barbarzyńców, zostawiam ci stworzenie wielkiego... Aha nie, tym razem chcą generała wielkiego. Dobra, no to już... A, no to już jestem ich sojusznikiem, świetnie. Bukareszt? Nikt. No, trochę failowo. Zanzibar? Ja. Fantastyś. A ci czego chcą? Naukowca? Wielki naukowiec, chcą kamieni. Świetnie. Kamieni nie mam, naukowiec może kiedyś się pojawi. Jak na razie pojawił się prorok, który kurczę się raczej przyda, bo rozszerzy kurna wierzenie mojej wiary. Dobra, a tak na marginesie to ja chcę kupić sobie te ryby, bo zanim je dostanę z kultury to miną stulecia. Po prostu wieki miną w tej grze. WTF, tutaj jest dżungla, której wykarczowanie coś mi da. Minus jeden żywności, plus jeden młoteczek. Czy ja chcę ten młoteczek? Nie, ja chcę żywność. Bardzo ładnie. Niech tak pozostanie. Teraz idziemy tutaj. Tutaj wykopiemy kopalnię. Dobra. Okej, gdzie moich tropicieli posłać? Ten jest genialny po prostu. Zbudował miasto na jakiejś totalnej pustyni. No ale to już jego sprawa. Przesunę ich tu. Moi niezastąpieni misjonarze coś wykonają. Halo? Boże, jak to skakanie kamery mnie denerwuje. Dobra, mam swoich settlersów. Teraz tak, nowa technologia. Co by tutaj obadać w moim, kurczę, niesamowitych laboratoriach. Angkor Wat, uniwersytet, bla bla bla. Czy może astronomię? Szybszy ruch po zaokrętowaniu. Jednostką poruszać się po oceanach. Takie buty. Obserwatorium plus karawelka. To ja może pójdę w obserwatorium sobie. Czy może bankowość? Szlak handlowy dodatkowy. Prasa drukarska. Zoo, krzywa wieża, Global Theater. Po prostu będzie Shakespeare. Czy coś w tym stylu. Mechanika. Szybszy ruch po przez drogi. Może mechanikę. Będzie kusznicy. O, dobra. Mechanik, będą kusznicy. Żelaza dużo nie mam, a jakaś lepsza jednostka by mi się przydała, więc niech będą kusznicy. Żelaza mam tylko dwie sztuki, więc no, szału nie ma. Jednostka bez rozkazów. A, tu mam jeszcze jednego settlersa, którym się kulam tutaj. Cały czas, nieustannie, po prostu do przodu pre. Ci goście niech się tutaj toczą, albo niech się toczą tutaj i niech zbudują drogę. Dobra, są mi robole, którzy zbudowali kurczę, trasę łazienkowską do Mombasy. O, jest mój niesamowity kurczę prorok, który będzie rozwijał religię. Rozwiń panie religię. Drugie wierzenie wyznawców i co ja tu mogę wytargać? Nakarmienie świata. Ciekawe. Dramat liturgiczny. We wszystkich miastach z trzema wyznawcami z amfiteatrów. Super partia. Muzyka churalna ze świątyni w miastach z pięcioma wyznawcami. O, to by mogło być niegłupie.
Sztuka religijna, Ermitraż daje 5 kultury, 5 turystyki. Uuu. To też jest grube, ale takie raczej takie troszkę late game'owe chyba. Społeczność religijna plus 1% produkcji w każdym za każdego wyznawcę. Max 15% produkcji więcej? To też jest niegłupie. Chociaż wolałbym kultury trochę. 26 naturę. Wezmę tę muzykę churalną i zobaczymy wierzenie rozwijające. Tutaj tak, 50 plus 50 wiary za każdą poświęconą wielką osobę, słuszna wojna, tekst religijny, rozprzestrzenianie się religii, wędrówki, kaznodzieje, wędrowni kaznodzieje. Rozprzestrzenia się do miast odległych, o, religia rozprzestrzenia się do miast odleglejszych o 30%. Co tu brać? Słuszna wojna czy teksty religijne? 50, jeżeli wynaleziono druk. Ja wezmę chyba co. Przyjąłem się z podwójną szybkością. Jedność religijna, może to dla państw miast. Czy tych państw miast ja dużo nie mam? W sumie są tylko cztery na moim kurczę kontynencie. Cholera wie, ile ich jest w Ameryce Południowej. 30% teksty religijne. Ja wezmę sobie teksty religijne. Jeszcze zobaczę to. Każda kaplica i świątynia w mieście zapewnia plus jeden żywności. O! To też nie jest głupie. Ja mam same pustynie prawie, to żarcie by się przydało. Nie trwa wojna, 15% szybsze tempo wzrostu, to też jest nie najgorsze. Muzyka churalna czy nakarmienie świata? To jest pytanie. A wezmę nakarmienie świata. Kaplica i świątynia w mieście zapewnią żywności. Super. Rozwin religię, of course. To teraz tylko trzeba budować katedry, świątynie i inne wynalazki. Co ja tu mam? Kaplica plus jeden żarełka. Świątynia plus jeden żarełka. Pełen wypas. Naprawdę grubo. Tu jest 10 żarełka. Też jest kaplica, jest świątynia. Tutaj jest kaplica, jest spichlerz, nie ma świątyni. Trzeba świątynię postawić. Tak jest 11 żarcia więcej, nieźle. Chociaż nie wiem, czy niepotrzebnie wybierałem to żarcie. Może trzeba było iść w kulturę. Tego żarcia myślałem, że mam mało. To się okazuje, że jest tego naprawdę sporo. Może trochę przesadziłem z tym żarciem. Ach, co zrobić, już nie odwrócę. Dobra, to następna tura. O, mam jedną kurczę tą, jeden wolny szlak handlowy. Trzeba by go jakoś zagospodarować. Co tu się dzieje? To wuja Mombasa coś tutaj bombarduje. Bez mojej zgody? Jakiś barbów kontrują chyba. Dobra, tutaj w sumie dwóch roboli w pobliżu nowego dostrzeżono wrogie jednostki. Dobra, wy tu kopiecie. Ci się desantują tutaj. Jezus, gdzie jest ten mój settlers? Gdzie się osiedlać? Tutaj? Raz, dwa, trzy, tego nie sięgnę. To trzeba tu się osiedlić. Nie, no nie wierzę, jeszcze ten mi tutaj troluje Chryste tą swoją jednostką. Dobra, idź tu. Ty idź tu. Ty przejdź sobie tutaj na przykład produkcja. Czy tutaj jest świątynia? Nie ma, no to już jest. Następne coś to będzie co? Łucznik, o, to będzie karawana, 5 tur. Jednostka bez rozkazów, to wy tutaj klepiecie drogę. Wypływacie, wy idziecie. No, wy też możecie się przejść, towarzysze. Następna turka. No, odbiłem w końcu tego swojego settlersa. Pytanie, czy go za chwilę tutaj nie stracę na morzu. Boże, będzie miasto. Czy tutaj chcę budować jakieś miasto? No, tutaj chcę na pewno zbudować miasto jeszcze jedno.
Luk się zbliża, WTF. Dobra. Tutaj mamy to. Teraz tu będziemy to mieć. Wy idziecie sobie tu. Wy tu. Wy tu. O, a wy tu. Dobra, a wy się najlepiej sfortyfikujcie. Wy tutaj sobie zwiedzacie jakieś kurcze łąki pola. To tutaj co można zbudować? Temoak. Moja niesamowita siedziba wszystkich karawan. Jak chcę tą kompanię. Ile tutaj? Dwa targowiska za mało. WTF. Akademia Narodowa. Biblioteki. Jedna za mało. No gdzie tu biblioteki brakuje? Które miasto? Za chwilę będą dwie biblioteki za mało, bo postawię nowe miasto. W sumie dwa nowe miasta postawię, to będzie dwóch bibliotek brakowało. Trzech w sumie, Boże. Za mało Waszakę. Waszakie. Gdzie jest Waszakie? Tutaj. Super. Dobra, to wy możecie zrobić, towarzysze, karawanseraj chyba. O! Karawanseraj co daje? Z tego miasta lądowe szlaki handlowe z tego miasta mają 50 większy zasięg. Zapewniają dodatkowe dwie sztuki. No to, pff, o Jezus, to już powinienem dawno zbudować. Dobra, następna tura. Jak ciebie pan nравится? Jeśli ja... Jawol! Z Rosją zawsze. Nie można popadać w paranoję w kontaktach z Rosją, prawda? Trzeba ich lubić. Dobra, co tu się jeszcze dzieje ciekawe? Tutaj jakiś zjazd barbów się zrobił. Nie wiem, czego oni tu szukają. Jakąś galerę mają, triremę, porąbało? Po co im triremy? Goszute, coś się bulwersują. Wrogie jednostki. O, a ja mogę sobie rozwinąć pobożność. Teokracja. Świątynie zwiększają 25% hajs. Miejsca święte dają 3 hajs. O, to jest niegłupie. 20% zniżki z zakupy jednostki na zakupy jednostek religijnych i budynków za wiarę. Pytanie, co wybrać? Hajs czy to? A tutaj są? Miasta z Ligą Wieją Krzościową otrzymują także premię za dogmat Panteonu drugiej najpopularniejszej religii. No problem w tym, że ja nie mam żadnego drugiego dogmatu drugiej religii. Bo jestem jak na razie jedyną religijną cywilizacją w tym barbarzyńskim świecie. Ja sobie wybiorę chyba teokrację albo mandat niebios. Hajsu mam 44, nie jest najgorzej, jeszcze jak zbuduję ten karawanseraj, to będzie trochę tego hajsu na pewno. Chociaż nie, hajs się przyda. Dobra, niech będzie hajs. Będę kupował sobie budynki. O, haha. A co, stać. Dobra, ci tu będą trollować dalej barbów. Wyjdźcie tu, wy tu. Tutaj budujemy mieścinę i oczywiście brakuje nam kolejnej biblioteki do, kurczę, mojej wielkiej biblioteki, że tak powiem. Ile to jest żarcia? 11. 4 tury do tego czegoś. To może się tam przejdę? 3 tury mi to zajmie w sam raz. Tu jest droga już? Powstała droga. To idziemy tutaj, budujemy drogę. Za chwilę będzie brakować nam kolejnej biblioteki do zbudowania Akademii Narodowej. Może rozpocząć tutaj od budowy biblioteki właśnie? 16 tur tylko. Dobra, rozpocznę od biblioteki, wytnę lasy jakieś. I coś się powinno zmienić. Tutaj, a niech będzie latarnia morska, zaraz co mi przystań daje. Przystań daje to samo co karawansera i oprócz tego jeszcze łączę wszystko sztakami handlowymi. Dobra, latarnia morska w takim razie. A tutaj są jakieś miejsca, jakieś wyspy, może na Kubie się osiedlić, cholera wie. Później jeszcze powstanie jakiś kryzys kubański z tego wszystkiego i co będzie. Dobra, wy tu kopcie sobie jakąś kopalnię. Splądrowano szlak handlowy. O, WTF, gdzie? Pewnie do Wilna gdzieś się tam... No, god damn it. Po prostu buduję karawanę i dopiero co przed chwilą ją splądrowano. Zajebiście. Co ona marudzi? Dobrze. Fajną makiecka, nie ma co. Który szlak?
Nowogród, Waszaka, Nowogród? Nowogród stworzony przez... przez Katarzynę. No to pół biedy, myślałem, że to moje. Nie ma co się dziwić. A WTF, co mi tutaj robią? Ale mnie kurczę zablokowali, troszeczkę mnie okrążyli. No to żegnajcie łucznicy chyba. Pierwsza jednostka, która się przekręci, coś czuję. Czy to zabije? Boże, goddammit, ale fail. Na murze też nie ma co się ładować, bo jest trilema. Galera w sumie, no chyba, że... Chyba, że ten, jednostka Katarzyny będzie tak uprzejma i wykończy ich. Dobra, wy tu się ją kampcie sobie. Tutaj będzie takie coś, tutaj zwiedzamy. A tu budujemy miasteczko. Yeah, i co poproszę? Czy ja mogę kupić za hajs na przykład bibliotekę? Mogę. Proszę bardzo. Zaraz, tutaj też mogę kupić bibliotekę. Zakup. Biblioteka, wybierz produkcję, to idziemy w pomniki. Dobra, kupiona biblioteka została w dwóch miastach. Tam na dole też kupię bibliotekę i za chwilę się przełączę na po prostu budowę Akademii Narodowej. Gdzie tu jest najwięcej? Najwięcej wszystkiego, gdzie tutaj jest. Drzewo, dziennik powiadomień, kongres, bla bla bla, dyplomacja, gospodarcze. Jest. Kto ma najwięcej? Stolica. No dobra. To stolica będzie budować... Może budować już akademię? Może. 18 tur tylko. Fantastycznie. Produkcja. Zakład kamieniarski. Co tutaj jest? Żelazo. Kamień. Co tu daje? Plus jeden produkcji z kamienia i marmuru. To może najpierw targowisko, co? Ile to jest? O, aż półtora, jedna czwarta, kurczę, hajsu tutaj zarabiają. Jedna czwarta monety, po prostu wypas. Tutaj się coś powiększyło, wykopiecie sobie. Tak dla jaj. O, wy tutaj zbudujecie jakiś obóz. Ze złota. A skąd ja mam złoto wytrzasnąć? Nowogród splądrowany. Dobra, to następna tura. Co ona marudzi? Budyka zagraża stabilności świata. O Boże. Zwariowała? Ja nie jestem zainteresowany walczeniem z budyką na razie, szczerze mówiąc. Chociaż nawet tam mogę wypowiedzieć jej wojnę. Chociaż jakieś tam deale mam z nią niezłe, to po co mam z nią się tu kutłować i pałować, że tak powiem. Niech się tam Rosjanka z nią pałuje, jak tak bardzo chce. Co te barby tu knują? Na razie nic nie robią. Nie jestem sojusznikiem w Zanzibar, WTF. Dobra, chyba trzeba ich desantować na morze. Nie ma innej opcji. Mam nadzieję, że przeżyją. Uwaga. Chyba przeżyją. No i chyba jednak nie. Świetnie. Pierwszy trupek. Dobra, tutaj obóz. Wy co? Pójdę nimi tutaj, niech kampią, najwyżej ich tu sfortyfikuję. Bo już mnie denerwuje ciągle przesuwanie tych gości, tak już nie ma co tu odkrywać. Dobra, Galeas. Może używać do kontroli morza za pomocą ataków z dystansu. Przystań, stajnia, koloseum. Może coś zbudować na morze, żeby mi tu barby nie trollowały. Trilema, poproszę tego Galeasa. Następna tura i tyle. WTF, tym nie wydałem rozkazu, Boże. Tak coś czułem, że zapomniałem komuś wydać rozkaz i to oni tam sobie, kurczę, wakacje zrobili na górze. Ale Hambrecht to się zbudował. Świetnie po prostu, świetnie. Chyba mój telefon się rozładował. Twoje miasto... Co? Twoje miasto powiększa się. Co się powiększa? Timbisza się powiększyła. Tutaj mogę kogoś przetrolować. Troszkę barbów potrolowałem. To przyjmuję religię. Mam wystarczająco dużo hajsu na kolejnego typka z religią. Cofnij ochronę, daj podarunek. Czego oni chcą?
Skontrować barbów. Których barbów? Pewnie byle jakich. Chociażby tych. Co oni tu mają? O, zbrojnych i robola jeszcze mają. Dobra, sobie to fortyfikuję. Może wytargać tych łuczników z kompozytem i ich tam pocisnąć? Ale to taki kawał drogi, że masakra. A za hajsior coś oni by zrobili? Dać podarunaczek, 25% wpływu, 250 sztuk złota, grubo. O, jestem znowu sojusznikiem, świetnie. Dobra. To jest mój sojusznik, Mombaska też mój sojusznik. Zresztą w sumie za hajs, jak będę miał pójść więcej hajsu, to i tak wszystkich mogę przekabacić pieniędzmi. Dobra, niech będzie Akademia Narodowa. Wy goście macie jeszcze tylko jedną turę i będzie gicior. Tak, ci w końcu muszą coś zrobić. Ci sobie zyzy. Albo nie, nic nie rób. O, nic nie rób, to będzie dobra opcja. Co tu się włączyło? What the hell? To już ostrzelałem, mechanika została opracowana. Szybszy ruch przez drogi. Przez pola drogi, super. To co by tu pójść? Prasa drukarska. O, to mi się przyda, będzie bonus, chociaż no nie, trochę do tej prasy mi brakuje. Będzie bonus do religii. To prasę iść w prasę, czy nie? Czy w bankowość? Rycerstwo 6 tur i bankowość 9, jeszcze edukacja. Dobra, pójdę w prasę. Niech będzie prasa. Obróbka żelaza, no tak. Dobra, która jest godzina? Coś mi się widzi, że już chyba czas dobiega. Po prostu czas na mnie, trzeba kończyć ten odcinek. No nie, jeszcze trochę czasu mam. Nie, to spoko. Dobra, to gramy dalej. Następna turka. Szkoda, że nie ma zegarka, tak jak było w czwórce. Można było sobie uruchomić zegarek. Był zegarek, był wypas, a tutaj co? Nie ma zegarka, nie widać, która godzina. Muszę zerkać na telefon, który się zresztą rozładował. Muszę patrzeć na to, na zegarek. No. Po prostu WTF, coś naciskam na zegarku i nie to, co trzeba. Dobra, o, jest pierwsza. W sumie nie, 12:43. What? Ja zwerbowałem szpiega, zarąbiaszczą. Tu się zbliża, gdzie? Strzelać ten panie. Dotonął? Nie, nie dotonął. Dobra, to tutaj faremka. Tutaj w końcu kopiemy coś. Tutaj idziemy budować drogę. Jest karawana, świetnie. Dokąd to wysłać? Nie no, najpierw to trzeba przesłać zaraz, moment. Do Temoaku. Na pewno Temoak zbudował swoją w ogóle karawanseraja swojego. To teraz można pójść w mury. Trzeba tu się jakoś zacząć bronić. Jeszcze ktoś tu będzie chciał mnie przytrolować, to nie będzie fajne. A ja poślę szpiega do Rosji chyba. Ta Rosja staje się agresywna. Ruch. Moskwa. Szpieg i tyle. Dobra. Produkcja i... Amfiteatr, jedna kultura. Stajnia. Niech będzie amfiteatr, kultura się przyda. Dobra, następna tura. Ci goście coś robią? Jest pastwisko, powstało. Powstało, dobra. Ci już w końcu też zaczęli budować pastwisko na owcach. Pszenica jest. Wszystko jest. Ile tam? 15 tur do Akademii Narodowej. Świetnie. Genialnie. Który mamy rok? 1100. No, może być. Oxford zbudowano w roku którym? 1200 chyba. O ile mnie pamięć nie myli z historii. Jakoś tak. Więc może się wyrobię jeszcze przed 1200. Będę miał to szybciej niż Oxford. Dobra, co? Tutaj droga. Tutaj się nie motajcie, tylko coś róbcie. Jojun. Gdzie ten Jojun? O, mordę.
Tutaj nie ma żadnych barbów. Dobra, to ciśniemy do Yeonju. Yeonju. Proszę bardzo. O, to zatonie. Świetnie. Teraz tutaj są jeszcze jakieś barby. Coś nudzą. Tutaj idziemy, budujemy farmę. Tutaj można coś wyprodukować. Zakład kamieniarski albo stajnie. Bo są dwa razy pastwiska, to będzie lepsze na pewno. Co to daje? Młoteczki chyba. Tak, za każdą owcę dostanę jeden młotek więcej. Świetnie. Będą po trzy młotki na owce. Pełen wypas. Dobra, następna tura. Wyrobię się. No, jeszcze mam jakieś 4 minuty. Tutaj powstaje potężny galeaz, w którym będę po prostu miażdżył wszelki opór. Tutaj jest jeszcze moja trirema. O, proszę bardzo. Dobra, w tych nowych miastach są biblioteki, więc jest wypas. Hajs też się zgadza, można coś tam kupić za chwilę. Buddyka coś tam marudzi, że nie chce wina sprzedać. Dobra, to sobie poszło na dno. Tutaj jeden kibol więcej jest. A wy zasuwajcie do willa. Trochę daleko i niebezpiecznie. Tutaj lezą jakieś barbariańskie łuczniki. Łuczniki kompozytowe, dobra, wysłałem do Wilna. Raz kozie śmierć. Trzeba z buddyką zagadać, bo ona coś tutaj winka nie chce sprzedać. Winko, co to chcecie? Wieloryby. A ile mam wielorybów? No może coś innego, co? Może mieć? Może być, dobra, na razie. Super, jest mieć, znaczy ona ma mieć, ja mam wino. Pełen wypad, będzie sama mogła wykuć więcej miecz. No i tutaj by się ten, kolejne miasto zdało, ale to trzeba będzie przełożyć za jakieś 13 tur, jak wybuduję tą cholerną akademię w końcu. Narodową. Czy ta gildia pisarzy już powstała? O Boże, oni tutaj trolują tych moich zdrupicieli. O, co to jest? Jeszcze niewielka wygrana? No bez jaj. Co tu się włączyło? Co tu się uruchomiło? Boże, że tu nie można nacisnąć środkowego myszka i po prostu środkowy myszek pokazuje, która to jest jednostka wybrana. God damn it, jakieś robotnicy, ale którzy, nie wiem. Dobra, to. Dobra, środkowy myszek tutaj. No, może nie środkowy, a lewy. A teraz wy idziecie sobie tu. Znowu się karawana zamotała. Idź do Busan, Chryste. Albo Zanzibar. O! Idź do Zanzibaru, więcej hajsu. To się przyda. I przy okazji będziemy tam jeszcze mieli wpływ na jakieś kurcze kontakty. Kurcze interpersonalne. Dobra. Wy budujcie farmę. Plus jeden żywności, a to mi co da? Plus jeden żywności. To świetnie, plus jeden żywności, plus jeden młotek. Dobra, srebro jest. Troszkę zadowolenia mało. Busan czy Bukareszt? A Bukareszt. Wolę ten sobie zapewnić, kurna, przychylność państw miast. Tu mam ochronę, oni chcą naukowca. Spichlerz. Tutaj mennica. O, tutaj mennica, zaraz. Czemu mennica? Tu jest srebro w ich zasięgu? Tak, oni tutaj tyrają to srebro. To wypas, buduj mennicę. Myślałem, że to ci goście będą mieli. To jest 10. Tu jest 5 żywności tylko. Ej, WTF. To może lepiej niech oni tą mennicę tutaj, kurna, pracują na mennicy, co? To przyłączę. To tutaj. O, jest ładnie. 10 żarełka, to ci goście wrócą tu. 9. Miodziu. Amfiteatr. Ci mennice budują. Nie, no to mennice nie będziecie produkować. Koloseum. Dobra.
Następną turę? Mam czas na następną turę? Nie, nie mam czasu na następną turę. Dobra. To tak, o, tych mogę awansować, w sumie to ich awansuję. Tych gości też mogę awansować na kuszników. Tych też. Kusznicy i jeszcze tu mam jeszcze jedną ekipę. Proszę bardzo, kolejna brygada kuszników. A i zaraz tych też mogę awansować, czemu nie? Dobra. Okej, tobie, to ja będę kończył ten odcinek. Zapraszam na następny odcinek. Mam nadzieję, że uda mi się przez cały kolejny odcinek wybudować tą cholerną akademię i postawić tutaj jakieś miasto, bo nie chcę, żeby ich, kurczę, Koreańczyk mi tu się wpakował. W sumie całkiem niezłe ziemie. Same łąki plus jakaś zwierzyna, więc może być. Chociaż ta ziemia w tej Ameryce specjalnie do żyznych nie należy. Więcej pustyń i gór niż tego wszystkiego, co można uprawiać. Chociaż tutaj cytrusów jest sporo. No, cytrusy, bawełna. Nie jest źle. Dobra, to dzięki wielkie i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, cześć.